Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych. Cześć, dzień dobry. Witamy na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Sztuka w ciemno. Zdalne warsztaty sensualne. Tym razem przenieśliśmy się z sytuacji audialnej, radiowej do trochę bardziej telewizyjnej, tak bym to powiedział. Ja się nazywam Bartek Lis. A jestem Magdalena Skowrońska. I ta dzisiejsza sytuacja jest jedną z czterech, do których chcemy Was zaprosić. Ona ma trochę inny charakter niż poprzednia, ale nadal będzie bardzo mocno bazowała na wyobrażeniu, na słuchu, na cielesności, na ruchu. Te wszystkie elementy i zmysły będziemy zapośredniczać na okoliczność doświadczenia sztuki, czy też może inaczej, doświadczenia różnych rejestrów i fragmentów w siebie, z wykorzystaniem sztuki, czy też wątków, które sztuka może nam podpowiadać. Zwykle pracujemy z Magdą w realności. Mamy doświadczenie realizacji warsztatów sensualnych na wystawach, z osobami, które właściwie możemy dotknąć, którymi możemy się przywitać, które widzimy i które nas może nie widzą, ale na pewno słyszą. Dzisiaj mamy taką trochę eksperymentalną sytuację, bo postanowiliśmy w tym pandemicznym okresie przenieść się do studia niejako. I w takiej mikroskali popracujemy z kolejnymi tematami dotyczącymi impresjonistów, sztuki Izabeli Gustowskiej, artystki i te prace, które były pokazywane lub są pokazywane w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, są dla nas pretekstem do tego, aby realizować warsztaty sensualne. Jesteśmy teraz w scenie nowej w Centrum Kultury Zamek. Są z nami dwie uczestniczki, Ada i Aga, które trochę odtworzą tę sytuację, ale będą w pełni uczestniczyły od początku na pełnej realności, jak bym to powiedział. Nie będą niczego odgrywały, nie będą niczego grały. Mamy nadzieję, że również dla osób, które po prostu będą nas słuchały, będzie to zachęta do tego, aby wykonywać pewne ćwiczenia i włączać się do tego działania niemalże symultanicznie. Albo jeżeli postanowicie wykorzystać te materiały do waszych praktyk edukacyjnych, to że będzie to dla was stanowiło ważne i pomocne narzędzie. Dodam jeszcze, że potrzebujemy tutaj przeprowadzić swoiste wprowadzenie w BHP warsztatowe, dlatego że w ciągu tych czterech spotkań potrzebna nam będzie określona przestrzeń. Zakładamy, że znajdujecie się teraz w swoim pokoju lub w salonie, lub jest to bezpieczna przestrzeń, w której rzeczywiście możecie robić inne, nietypowe rzeczy. I ta przestrzeń, która jest wymagana do swobodnego przemieszczania się, bezpiecznego przemieszczania się z zamkniętymi oczami, czyli bez udziału zmysłów wzroku, to powiedziałabym, że to takie 2,5 metra wolnej przestrzeni, linii prostej, to by się przydało. Jeśli to jest niestety niemożliwe, no zaspokoi nas to jakby okej, tak musi być. Natomiast to, co się przyda, to rzeczywiście możliwość postawienia trzech kroków do przodu na przykład, wyciągnięcia rąk wzdłuż siebie czy do góry, tak żebyście mogli wykonać skłon na przykład, albo właśnie rozciągnąć się na boki lub obrócić się wokół własnej osi. To są te ruchy, które tę przestrzeń jakby nam otwierają i do których ta przestrzeń właśnie jest potrzebna. Ja tylko dodam, że oczywiście z wielką łatwością możemy teraz pokazywać, jaki zakres mają nasze ciała i jakie gesty i ruchy możemy wykonywać, bo po pierwsze widzimy, po drugie nie mamy zasłoniętych oczu, ale dla tych z Was, którzy albo mają jakieś problemy z dysfunkcją wzroku lub na okoliczność tego warsztatu i tych spotkań zakrywają te oczy, co bardzo, bardzo rekomendujemy, bo jakby ta inna, a nie wizualna część doświadczenia sztuki nas interesuje, to zawsze ulokujcie swoje ciało w bezpiecznym miejscu. Jeżeli bezpieczeństwo wymaga, byście mieli pod ręką pulpit albo jakieś krzesło, to absolutnie można się tym wspomagać. Ćwiczenia? Tak, teraz czas na ćwiczenia, dlatego że zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do funkcjonowania w takim trybie trochę takiego przetrwania, przyzwyczajenia. Mózg pracuje nam w sposób totalnie zwyczajowy i mało kreatywny. Jesteśmy przyzwyczajeni, że na krześle siadamy w określony, zwyczajowy sposób. Ja to zwykle robię tak, że delikatnie wysuwam moje stopy do przodu. Tył moich pleców jest delikatnie
opuszczony, jestem taka jakby sflaczała, wyluzowana, ale są też osoby, które zajmują pozycję dosyć usztywnioną, mocno przywierają plecami do podłoża, ich pośladki i uda też sztywno przywierają tutaj do tej części podpierającej dolną część ciała, więc jakby każdy ma swoją inną zwyczajową pozycję i też zakresy ruchów są dosyć stałe. No właśnie, tak gadamy, a są przecież z nami Ade i Aga. Jakbyśmy moglibyśmy was poprosić o to, żebyście opisały, jak całkiem przypadkowo usiadłyście, nie wiedząc jeszcze o tym, że będziemy zwracać uwagę na to. Adam, opisałabyś, w jaki sposób jest ułożone twoje ciało? Pewnie mogłabym to też psychologicznie zanalizować, ale jestem dość zamknięta. Opieram się mocno o oparcie krzesła. Mam skrzyżowane nogi, jedna trochę wisi właśnie w powietrzu i ręce też mam skrzyżowane i leżą one na moich udach. Mhm. To wszystko. Aga? Okej, ja też mam skrzyżowane nogi, prawa oplata lewą. Pośladki faktycznie przywierają bardzo do krzesła, za to dłonie są oparte na tyle krzesła i splatam ze sobą kciuki. Jeden kciuk dotyka drugiego też w formie takiej krzyżykowej. Ale za to mam rozluźnione lędźwie. Każdy z nas siada trochę inaczej. My tutaj nie będziemy analizować tego, co to znaczy, tylko chcieliśmy zwrócić uwagę na te takie zwyczajowe dla nas, dla danej sytuacji właśnie pozycje ciała. A ruch i trochę inne do niego podejście pozwoli nam na to, żeby po pierwsze dotlenić mózg, ale też po prostu, żeby odpalić trochę inne ścieżki nerwowe i zwyczajnie wzmocnić naszą kreatywność. Więc zachęcam teraz wszystkich do powstania, jeśli jeszcze nie stoicie, zajęcia swojej bezpiecznej przestrzeni. Wykonamy kilka prostych ruchów, które nas dotlenią. Więc tak właśnie możecie wyciągnąć ręce, tak żeby poczuć to koło wokół siebie, tak jakby zrobić takiego aniołka, jak jest w śniegu, można sobie tak po prostu, albo dziecko się budzi, tak można też spróbować obrócić się wokół własnej osi, żeby poczuć mocno siebie, można też trochę potupać. Jeśli macie taki zakres ruchu, spróbować najpierw kucnąć, a później powoli wstać. Więc jeśli sobie kucniecie, to spróbujcie rozwijać swój kręgosłup delikatnie, najpierw prostując nogi, ale kręgosłup i tą górną część ciała pozostawiając zwiotką. Podnosić powoli pośladki i nogi się już prawie wyprostowały, ale wciąż górna część ciała nie. I teraz delikatnie prostujemy kręgosłup, tak jakbyśmy rozwijali ślimaka. Więc on się tak powoli podnosi, aż do wyprostu ramion i całej głowy. A teraz gdybyśmy mogli spróbować dotlenić sobie dwie półkule mózgowe, czyli poproszę was o zasunięcie jednej dziurki od nosa, dowolnej, i zrobienie wdechu tą dziurką. Tą zakrytą? Tą niezakrytą. Następnie zmieniamy dziurkę i robimy wydech. I teraz tą samą wdech. I zasłaniamy przeciwno i wydech. I tak zróbcie sobie jeszcze kilka razy. Czyli wykonujemy naprzemienny wdech i wydech. Jedną dziurką wdychamy, zmieniamy zasłonięcie, wydychamy i zmieniamy dziurkę. Jak ktoś jest zwinny i dosyć jakby zgrabne ma dłonie, to może to robić jedną ręką. Widzę, że Ada właśnie tak robi. Tak. Ma taki warsztat. Czy ma też wyćwiczone? Ma wyćwiczone. Okej, ale też można jakby dwoma dłońmi, tak, obiema dłońmi. Można też się zatrzymywać, dać sobie przestrzeń na to, bo to może być taki ruch nowy, nieznany, szczególnie jak się go nie widzi. Dobrze, spróbujmy sobie teraz jeszcze popróbować się rozciągać na boki, czyli poszerzyć swoje zakresy w ogóle w prawą i w lewą stronę, więc wyciągnijcie prawą rękę najpierw i spróbujcie tak po prostu się przechylić, ale żeby pozostać wciąż stabilną w prawą stronę, tak żeby tak jakby was coś tam ciągnęło, taka lina
ciągnęła was w prawą stronę. Ale staramy się nie odrywać. Tak, nie odrywamy stóp od podłoża i oddychamy przede wszystkim. To jest bardzo ważne, żeby oddychać. Mhm. I teraz powoli wracamy do centrum. Opuszczamy rękę i wyciągamy lewą rękę. I tak samo tutaj nas coś w lewą stronę ciągnie. Pamiętajcie o tym, że to nas rozciąga, ale my w tym rozciąganiu oddychamy, czyli nie spinamy się. To jest bardzo, bardzo ważne, bo tutaj się mięśnie aktywniają. Okej. Okay. Ja to poczułam, że mięśnie na boczkach. Nic nie mówię. Pracują fajnie. Są te mięśnie. Jeśli macie ochotę, to możemy sobie jeszcze zaktywizować te mięśnie, które są jakby związane z podnoszeniem rąk, z tym ruchem do przodu, czyli możemy sobie zrobić wiatraczki na przykład. Czyli to będzie poruszanie obiema wyciągniętymi rękoma, tak? W pełnym zakresie, tak jak śmigłowiec, tak jak jakieś takie, no Bartku, co ci przychodzi do głowy? Wiatraki. Wiatraki, tak. Wiatraki. Wiatrak idzie do przodu. Ale też pamiętajcie, żeby cały czas oddychać. My się tak trochę zhiperwentylujemy, bo my zwykle nie używamy tyle oddechu do pracy umysłowej. A to nas tutaj na puszczeka aktywizujemy całe ciało. Możliwość też zmienić właśnie zakres ruchu do tyłu. Magda, a co to ma wspólnego ze sztuką? No jak to co? Przez co odbieramy sztukę? No, cieleśnie, wzrokowo, pewnie w pierwszym momencie, ale nie tylko. No jak wchodzisz sobie do galerii, no to wydaje ci się, że tylko patrzysz, ale tak naprawdę też chodzisz. I o tym też często mówiliśmy w MWW, jak tam nam się osoby... Czyli Muzeum Współczesnym Wrocław. Tak, one przychodziły do nas, no i chodziły po tym bunkrze, takie trochę zagubione, dookoła. Wkurzone, no i patrzyły. No i my chcieliśmy poza to wyjść, stąd pomysł na warsztaty sensualne. Bo jak się tylko patrzy, to się zapomina o tym, że oprócz patrzenia jest cała reszta. Więc głowa w naszej kulturze została odcięta od ciała, oczy zostały po prostu powiększone i nagle się ludziom wydało, że jesteśmy tylko oczami. I w tej sztuce po prostu tylko postrzegamy przez oczy, a my wracamy do postrzegania sztuki, odbierania sztuki całym ciałem. Ale ja myślę też, tak mi się od razu skojarzyło, że jak jest ta sytuacja galeryjna, niezależnie od tego, czy jesteśmy z przewodnikiem, przewodniczką, widzimy, nie widzimy, to jest w nas wdrukowana jakaś taka nabożność do dzieła, do sztuki, tak? Że od razu to ciało się jakoś spina, nawet te dłonie wędrują gdzieś, a nie daj Boże, że coś dotkniesz. Pochył taki, aby odczytać pewnie może czasami tą niefortunnie umieszczoną informację o dziele, a da kiwasz głową, tak jakbyś wiedziała, o co mi chodzi. I właściwie ten pokłon, on jest taki symboliczny, że nie tylko ja jakby pochylam się, by odczytać te małe literki, ale też chyba, żeby okazać swój szacunek do wielkiej sztuki. Im mniejsze literki, tym lepiej, nie? Tak, tak. Tam, że trzeba coś dostrzec. Tak. No to, więc to też jest jakaś gimnastyka w galerii, może mniej chciana i mniej taka rozprężająca. Taka bardziej musztrowa gimnastyka, tak jest. A tutaj, żeby odebrać i pozwolić sobie w ogóle na odbiór sztuki trochę w szerszym polu, nie mówię, że lepszym, ale po prostu innym, przez to właśnie ruszamy ciało, dotleniamy się, zmieniamy zakres swego zwyczajowego ruchu. No bo jak sobie przyjdę jak zwykle na takiego Jana, że tak powiem, przysłowiowego do galerii i sobie popatrzę, no to bardzo szybko będę chciała pójść dalej, no bo oczami to tutaj mało zdziałam. Oczywiście możemy coś zachwycić, może wprawić mnie w jakieś zdumienie, czy może mi się coś zwyczajnie spodobać, ale na tym poprzestanę. Często nie zastanowię się, co to mi robi, gdzie mnie to prowadzi dalej, albo że zwyczajnie w kontakcie z dziełem sztuki mogę ćwiczyć siebie, poznawać siebie, rozbudzać swoją wyobraźnię, kreatywność, no jest wiele ścieżek i o tym są te warsztaty. Ja bym jeszcze zapytał nasze uczestniczki, czy jak sięgacie teraz pamięcią do waszych wizyt w różnego rodzaju galeriach, muzeach, na wystawach, to przypominacie sobie może jakieś takie wydarzenia, które w taki trochę dziwaczny sposób prowadziły wasze ciała, do tego stopnia, że to pamiętacie, że to nie była ta klasyczna wędrówka z nabożnością, pochylaniem się z dłoni za plecami, tylko że te łapy, te ręce wręcz do przodu były proszone, żeby je wyciągnąć. Ja sobie przypominam jedną wystawę, która odbyła się tutaj w Poznaniu w Muzeum Narodowym i to była wystawa Marty Smolińskiej, ona była kuratorką, teraz nie pamiętam dokładnie jej nazwy, w każdym razie pewna część ekspozycji
była tak stworzona, żeby można było dotknąć dzieła sztuki. I to było w końcu coś, na co ja czekałam właśnie. Jak mam wspomnienia, że uciekam przed tą panią kustosz, która mówi, nie wolno tego dotykać, nie wolno, a ja chcę powąchać tego dzieła nawet. A w końcu to było takie uwalniające, chociaż wiadomo, że troszkę było rozsądnie podejść do styczności z tymi dziełami, ale to jest tylko jedyne moje takie doświadczenie. Agnieszka, ty masz coś? Tak, ja pamiętam jedną wystawę w toruńskim CSW, która nazywała się właśnie Nie dotykaj i była czymś totalnie haptycznym, czyli można było siadać na obiektach, można było się na nich kłaść, przeczołgiwać przez wnętrza. Wrażenie, że to była ta jedna i ta sama wystawa, bo ta wędrująca. Marta była tutaj, ale ona też jest związana z Toruniem, więc musiałam ją przenieść. To nie było chyba jedno nazwisko. Okej, ja byłam tylko kuratorca. Aha, okej. Sorry, za to. No, być może. Czyli można było te dłonie wyciągnąć do przodu. Ale też pojawił się wątek przeczołgiwania, nie tak? Nie tylko dłonie, całe po prostu ciałko twoje mogło się wgnieść de facto w obiekt sztuki, no nie? Więc można było się stać tym dziełem sztuki. Tak, no dokładnie. Ale też druga rzecz, w Muzeum Sztuk Użytkowych, właśnie tutaj w Poznaniu, w jednej z sal jest takie pudełeczko, w którym są zaklęte zapachy epoki. I dostajesz takie zadania właśnie, co to jest za zapach. Czy to jest na przykład róża, morela, czy piżmo. Więc okay, to jest też super. Bardzo sensoryczne. Super ciekawe. No tak, my staramy się angażować właśnie różne zmysły. Czasami jest to po prostu opowieść i wyobraźnia, bo wydaje nam się, że to jest też takie dosyć zapominane, nie wiem czy medium, ale taka przestrzeń doświadczania świata, w tym sztuki. I trochę będziemy też się tym zajmować w ramach kilku spotkań o tym charakterze. Tak, jeszcze dodałabym, że duże przede mnie wyzwanie za każdym razem, gdy dobieramy pracę do warsztatu. Zwykle zostajemy wpuszczeni w przestrzeń galeryjną, gdzie wiszą obrazy na ścianach, za szkłem. Oczywiście niczego nie można dotknąć, zwykle są to obiekty płaskie. No i co tutaj zrobić? I wtedy pojawiamy się właśnie my, z naszą wyobraźnią i wrażliwością też naszych odbiorców, bo wiemy, co lubią już teraz. I wymyślamy. I rzeczywiście, opracowując ćwiczenia do tych warsztatów, głównie skupiliśmy się na ruchu, na doświadczaniu za pomocą właśnie słuchu, ale też wibracji na całym ciele. I będziemy się posługiwać wyobraźnią, czyli jednym z naszych ulubionych medium. Zatem zapraszamy Was do tworzenia kolejnych nagrań.